Mi od razu w głowie Piotrek, czytaj w p***. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z gry Mortal Shell. No i dobra, zaczynamy. I wiecie co, na początku, a postępię sobie o troszeczkę o subie lajki, bo dlaczego nie? Więc jeżeli ci się to podoba, pamiętaj, żeby zostawić tą łapkę w górę, suba i zostawić komentarz. Dobra, mamy troszeczkę taru, mamy troszeczkę wglądu, więc może sobie polewelujemy. Sip this. Myślę, żeby tę postać wymaksować jak się da. A tylko... A bo dobra, damy sobie przypomnienie siły. Vision is a burden, my dear brother. I do not blame you for leaving this empire of sycophants and charlatans behind. I fear our knowledge is only a privilege afforded by our silence. Each discovery only provides our masters with more chains. No i dobra, także zaczynamy. Ostatnio udało nam się odkryć skrót i właśnie takowy użyjemy. Jak widzicie, wróciłem do swojego ostrza, które znam najlepiej i wydaje mi się, że nim będziemy się posługiwać, bo tak jak wspomniałem, znam ten oręż najlepiej i jest on przynajmniej na obecną chwilę najlepiej tutaj zrobiony, a my ruszamy dalej w tę chłodną krainę, ogarniętą tutaj dosyć potężnymi wrogami. Dobra, pierwszy cios należy do nas. Aj. No i tutaj były rady oczywiście odnośnie parowania od stałego widza teraz, przynajmniej tej serii. Pozdrawiam cię, Drako, bo naprawdę widziałem, że masz naprawdę pojęcie, o czym mówisz, jeśli chodzi o Mortal Shell, i będę starał się oczywiście do twoich rad się stosować, jak również do każdych rad, które zostały mi podane w komentarzach, które wnoszą coś do rozgrywki, tak? Bo to, żeby być lepszym, no to akurat zdaję sobie z tego sprawę. Dobra. Nie? Tak jak wspomniałem, ten oręż znam najlepiej i jak widać, obrażenia, jakie tutaj robimy, są naprawdę przyzwoite. Dobra, ładnie. Dodatkowo zostałem również poinformowany, że do tej skorupy jest druga całkiem ciekawa skórka, jeżeli tylko zbierzemy, już wam powiem, 5 sztuk zgniłego jedzenia. Podobno też one nie często wypadają, więc może na live, jeżeli w końcu się pojawi z Mortal Shell, no to wówczas postaramy się pozbierać to, ale pierwotnie, jeśli chodzi o live'y z Mortala, to najpierw lochy, bo to jest obowiązkowo, nie? W sensie inaczej, lochy nie są obowiązkowe, ale fajnie byłoby je zrobić, bo zawsze coś ciekawego można tam zyskać. Zresztą wiadomo, jak w każdym dodatkowym trybie. Dobra. I pięknie. I wiecie co? Nie, to ostrze jest najlepsze do nich, bo możemy bardzo szybko i mocno zadać im cios w chwili, kiedy są odsłonięci. Jak pewnie zauważyliście, te bronie, które wcześniej posiadałem, czyli buława oraz ten wielki miecz, no troszeczkę jest problem, nie? Troszeczkę jest problem z nimi. Zaraz, muszę sobie przypomnieć tylko co i jak. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Nie? Aj! No dorwał, nie? No złapał. Ale teraz już sobie nie dasz rady. A nic z tego, nic z tego. Pozbieramy sobie od ciebie troszeczkę taru. A kto wie, może coś jeszcze wypadnie? No niestety. Dobra, pora na grzybka. Pora na grzybka. Czerwonego grzybka swoją drogą, pamiętajcie, nie jestcie czerwonych grzybków. W naszym świecie zazwyczaj kończy się to bardzo prosto. Umieracie. Ale w najlepszym wypadku
Będziecie mieć, no, ciężką niestrawność. Ra. Mam wrażenie, że ktoś był jeszcze za mną. Dobra, ale to może tylko wrażenie. Bo jeśli chodzi o dźwięki w Mortal Shell, no to powiem wam, że jest grubo. W sensie te dźwięki, które mamy, które słyszymy, są takie no ciężko to określić, ale ogólnie są takie dosyć niepokojące, przerażające. Dodatkowo... A, tarcza, tarcza! Skubanie. Dobra, ale przynajmniej nie wytrącił mnie z równowagi. Dobra, nie. Skamienienie na niego raczej nie będzie działało, bo w chwili uderzenia nasze ostrze trafi w tarczę. Aj, kurczę. Aj, aj, aj. Dobra. Riposta. I zdrowie odnowione. I o to chodziło. O to chodziło. Prędzej czy później się nauczę ripostowania. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję, że tak właśnie będzie. Nie pamiętam, czy dobrze idę, powiem szczerze. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi potencjalne tutaj pomyłki, ale wydaje mi się, że dobrze, bo tutaj udało nam się odblokować skrót. Tak, spokojnie, wiem, że tutaj jest dwóch. Swoją drogą, jak się zgrali. Bardzo ładnie, chłopcy. Bardzo ładnie. Ślicznie. Ha! O nie, dobra. No trudno, no stracone, nie? O, witam, 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 kolego. Ostatnio pokonałem tego ziomka, wiesz? I powiem ci, strasznie był tego powodu smutny. Nie mógł mi zadać poważniejszych ran, przez co aż padł ze stresu. To naprawdę smutne. Ale widzę, że ty jesteś lepszy od niego. Bardzo dobrze. Atakuj. Zadawaj rany. Niech to boli. Ale ja jednak wolę cię zabić i odzyskać chociaż część utraconego zdrowia. Zero nektaru. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przy okazji dajcie znać, jak oceniać serię. Dałem znać tutaj na swoim Discordzie, do którego serdecznie zapraszam. Link znajduje się w opisie tego filmu i ogólnie każdego filmu, jaki jest na moim kanale. Jak się podoba seria? No i w zasadzie jednomyślnie jest ta seria bardzo przyjemnie i przyzwoicie tutaj oceniana. Mimo że gra, kiedy ją tak zareklamowałem na Facebooku, mianowicie na grupie Dark Souls Polska oraz Dark Souls Sekiro, Elden Ring i Bloodborne, no tutaj relacje, można powiedzieć, były mocno, mocno podzielone. O nie! Nic z tego. Były mocno podzielone. Z jednej strony ludzie mówili, że gra jest naprawdę spoko, z drugiej strony mówili, że to jest bardzo nudna gra i niewielu przeciwników, niewielu bossów. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Bo póki co można powiedzieć... Nie. Na razie jest naprawdę takie pół na pół. Dosłownie jedna osoba powie, że jest świetna, inna osoba powie, że jest beznadziejna. Ja póki co bawię się dobrze, mimo że no widać, że... Widać, że ta gra nie miała takiego, można powiedzieć, takiego zaplecza jak na przykład od From Software czy z innych gier wysokobudżetowych, no to jednak nadrabia pomysłem, a pomysły ma naprawdę całkiem niezłe, to trzeba powiedzieć wprost. Chociażby sam motyw tych tutaj powłok jest naprawdę interesujący. A ty... No właśnie, ten tarczownik, najgorsza zaraza po prostu. Najgorsza zaraza, jaki jest póki co w tej lodowej krainie. Mam nadzieję, że nie ma ich już specjalnie dużo. Aha. Powiedziałem, że to ostrze jest najlepsze na tego typu przeciwnika? Nie. No i za każdym razem pierwszy cios musi trafić, ale drugi jakoś ratuje sytuację. Już myślałem, że żyje. Na szczęście nie. I teraz tak, schody na dół czy do jaskini? Może na razie schody na dół. Inaczej schody prowadzące na dół, bo schody na dół to tak dziwnie brzmi.
Ach, jak ja lubię to ostrze. Ale widzicie, tutaj dostałem również radę tutaj od... O nie. Również dostałem radę, żeby skupić się mimo wszystko na jednej broni, nie? Znaczy, albo na swojej ulubionej. Przy czym pamiętajmy, że jeszcze w zasadzie dwie... O nie! Nie miałem skamienienia. A! Że jeszcze dwóch broni nie odkryłem. Jednej broni, która była w podstawce oraz jednej, która jest... No nie, serio? Dobra, ten to mnie tutaj poharatał. Oj, poharatał. I jeszcze jedna, która jest z dodatku. Która podobno jest naprawdę spoko. I podobno są to katany, nie? A ja uwielbiam katany w grach. Dobra. Odejdźmy, odejdźmy, bo byliśmy w takim ciasnym miejscu, a to nie jest dobry pomysł na walkę z tego typu przeciwnikiem. No i dobra. Przebłysk. Świetnie. Swoją drogą, zobaczcie, ile mieliśmy na początku wyprawy tutaj środków leczniczych, a ile mamy teraz. Troszeczkę słabo. Mam nadzieję, że znajdziesz jakieś źródełko, chociażby nawet tych grzybków, żebyśmy mogli sobie przywracać regularnie zdrowie. Mamy jeszcze jeden patent z medalionem, że podczas ataku zostajemy uzdrowieni. O nie, znowu on. Swoją drogą, skrzyneczka, szybko, 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 otwórz. I duchowy kamerton. Cokolwiek by to nie było. Oraz jeszcze jedna rzecz, nie zobaczyłem tylko jaką. Nie zdążyłem. Dobra. Troszeczkę się tutaj odsłonił. A, no tarcza. Tarcza, tarcza. Dobra, i teraz drugi cios. I tarcza znowu. No, no znowu ta tarcza. Znowu ta... No, myślałem, że chociaż za drugim razem trafię, jak zazwyczaj. O nie. O nie. To jest słabe. Zdaję sobie sprawę. Kurczę, jak ja ich nie lubię. I... No, nareszcie. Dobra. Nie, serio, muszę wyczyć jego atak. On tak ma ten atak strasznie przyciągnięty, ten pierwszy. I to boli. To bardzo boli. I teraz tak, mieliśmy tam przerwę albo tutaj. Ja się zastanawiam, czy to jest główna ścieżka, czy tamta. Ołtarz męczennika. Wiecie co? Nie, to cofniemy się. Bo to mi wygląda, też wygląda, ale to w zasadzie jest jakby kolejny fragment tej lokacji. Natomiast zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas tamten tunel. Lodowy tunel. Miejmy nadzieję, że znajdzie się coś ciekawego. Szkoda by było stracić czas na marnowanie... Inaczej, szkoda byłoby zmarnować czas na jakichś takich, nie wiem, zwykłych mobków albo jakieś zwykłe przedmioty, nie? Które możemy znaleźć dosłownie wszędzie. Ale może jest skrzyneczka, tylko na pewno nie może być to opustoszałe. Nie ma takiej opcji. Gdzie jest wróg? Nie uwierzę. Naprawdę? No ja wiedziałem. Nasze znajome gule. Dobra. Na szczęście są troszeczkę głupie. Na szczęście. Albo i nie. Zdobyliśmy tutaj akurat modlitwy, które wzmacniają nasze parowanie. Przy czym właśnie, żeby te talizmany miały oczywiście sens, no to fajnie byłoby nawet opanować to parowanie, a u mnie to tak jest w najlepszym wypadku pół na pół. W najlepszym przypadku pół na pół. No dobra, ale nie czekajmy długo, tylko lecimy dalej. Lecimy dalej. Jestem ciekawy, co tam dalej jest i jak będzie wyglądał boss tutaj ostatni, bo ten pierwszy, którego pokonaliśmy w poprzednim odcinku Zniewolony Grisha, no to nie oszukujmy się, jest to boss, który już był, nie? Tylko że lekko zmodyfikowany, troszeczkę inny wygląd, ale ogólnie podobne ataki. O, swoją drogą, przebłysk i kolejny przebłysk i mamy naszą tutaj kochaną mamy siostrę. Witaj. Do you feel them? The enshrined wait, watching the immaculate for thousands of years.
They will not stir until the ascension. They wait for her to deliver them. Here, drink fully. Warm your bones. Martwe kości, warto zaznaczyć. Dobra, nie możemy nic kupić. No, z racji po prostu małej ilości doświadczenia oraz przebłysku. Ale chyba, moi drodzy, pora na tutaj last bossa tego rejonu. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Z kim zawalczymy? No dobra, czyżby znowu pora się upić? Tylko zanim wypijemy i zmierzymy się z bossem, to standardowo się rozejrzę, bo w sumie poprzednio tego... O proszę, czołgaj się. A zobaczmy, dokąd zaprowadzi nas ta ścieżka. No proszę bardzo, skrzyneczka. A jednak warto było. Warto. Tylko pewnie jak otworzę, to znowu coś się stanie, nie? Przebłysk prawdy. Nieznana figurka, lalka na podobieństwo czcigodnej duszy. Oraz... Uklęknij przed niepokalaną. Połóż swą dłoń na nieśmiertelnej doktrynie. Odrzuć swoją dumę, swoją próżność lub, jak to nazywasz, swoją wolę. Oto pierwszy grzech. Odpuść. Pozwól, by prowadziła cię jej odwieczna mądrość, nietknięta i nieskażona. Twój duch się nie zachwieje, jeśli to ona będzie nim rządzić. Kolejny fragment lore. Mortal Shell. A teraz myślę, że pora na creme de la creme tego odcinka, czyli walka z bossem. Z ostatnim bossem tego regionu, przypominam, a nie z ostatnim, stricte ostatnim. Dobra. No to lecimy. A co do zbroi, to naprawdę świetnie wygląda. Chociaż podobno druga skóra... druga jakby tutaj, no właśnie skórka zbroi tutaj do Solomona jest podobno jeszcze lepsza. Ciekawe jak wygląda. I teraz jedna rzecz. Tutaj pije bohater pewien płyn. I wówczas właśnie on walczy z tym bossem we śnie. O matko. No ten bossik. Zaraz. Znika? Tarsus, pierwszy męczennik. O kurcze! Skubaniec. Ale on ma zasięg. Dobra, ale obrażenia robimy niezłe, nie? Ale boss jest po prostu świetny. Dobra, co on robi? Atak obszarowy? Tak, atak obszarowy. Zaraz, oślepia! Tu. Skubaniec, nie no, ten boss, szczerze mówiąc, wydaje mi się trudniejszy od tego ognistego. Przynajmniej jego ruchy są o wiele bardziej nieprzewidywalne. Jeszcze rzuca bronią. O skurczy byk. Dobra. Kamień. Trzeba uważać na jego zasięg. Dobra. I atak od góry. Damy radę, moi drodzy. I ten atak, wiecie co to jest? Iście wzięte od tutaj Sir Alona z Dark Souls 2. Nawet nie muszę widzieć tego bossa, wystarczy dźwięk. Jeszcze sobie rzucił bronią, nie? Jakby to był jakiś patyk. Dobra, i atak od góry. Ciekawe, czy również będzie miał dwa paski zdrowia, jak ten ognisty.
nic z tego, nic z tego. A jak podchodzimy do granicy areny, to dostajemy obrażenia. Wybaczcie, że tak troszeczkę się jakby tutaj jąkam, ogólnie blokuje, ale wiecie, staram się skupić na walce, a to nie takie proste. Szczególnie z tak przeciwnikiem naprawdę mega nieprzewidywalnym. O nie. Dobrze obrażenie, nie dostajemy jakichś ogromnych. Chociaż tyle. Dobra. A, nic z tego, ale nie do granicy, nie do granicy. Dobra, raz, dwa i trzeci atak. Który nie da się sparować swoją drogą. Teoretycznie moglibyśmy spróbować. Oho, mam tego przerowy. Moglibyśmy spróbować sparować, ale nie wiem, czy miałoby to sens. O, wiecie co? Zrobił jeszcze tak. Śmiertelny żeton, to o czym mówiłem. Jeżeli zaatakuje nas w formie kamienia. O, właśnie. I troszeczkę z drewna wpadło. A, nic z tego. Dobra, rzuci bronią, czy... Ślisk, rzuci bronią. Teraz do niego i atak. No, co zrobisz, co zrobisz? I atak od góry? Tak. To jest świetny moment na atak wtedy. Zobaczcie. Tylko ciekawe, jestem ciekawy. Będzie miał drugi pasek zdrowia, czy nie będzie miał? Aj. Zmarnowane, dobra. Atak obszarowy. To szczerze mówiąc jest strasznie proste do uniknięcia. Nie ma co się oszukiwać. Gdyby on to robił szybciej, no to wtedy już mogłoby być bardziej bolesne. Co jest? Zaraz. Dobra, atak od góry. No serio? Jeden cios, moi drodzy, jeden cios. Pytanie... O, blisko było. Pytanie tylko, czy... Dobra, teraz teleport do broni i atak. I... Czyżby to koniec? Pytanie, czy to koniec, czy druga faza? Oj, coś czuję, że druga faza. Druga faza jak nic. Tak jest! Czyli ci... Tutaj główni bossowie mają dwie fazy. Dobra. Tu wolałem bez kitu zrobić skamienienie. Dobra. Dobra, nie jest źle. Zobaczymy, co będzie dalej. Odejdźmy od niego. Co on robi? Dobra, jestem kamieniem. Totalnie nic nie widziałem. Ale przynajmniej byłem bezpieczny, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, atak jak Sir Alone. Dosłownie, wybaczcie chrypkę, ale... Dosłownie tak samo. Jak ja to dostałem? Dobra. Leczcie. Damy radę, zobaczcie, już ma z 1/3, no dobra, z 1/4 zdrowia zabraną. No dobra, teraz to już wiem, że mnie trafił. Dobra. Damy radę, nie no, musimy z nim wygrać, nie ma takiej opcji. Co on robi? Dobra, wolę skamienić. Bez kitu. Wolę stać się kamieniem.
bo nie wiem do końca. Ładnie, pełna seria. Grzybek, połowa zdrowia. No, co zrobi, co zrobi? Odejdźmy, odejdźmy. Fajnie byłoby go sparować, nie? Zobaczyć, czy dałby radę. Ale nie jestem do końca pewny. Czy dałbym radę, wiecie o co chodzi. A to by zabolało. Co prawda mamy jeszcze jedno wyjście z ciała i powrót. Ale wolałbym to wykorzystać na naprawdę krytyczną sytuację. Teraz mnie na pewno nie trafił. Tarsus, pierwszy męczennik. Dobra, bosie, jesteś na pewno lepszy. O nie. I? Nic nie widzę. Jesteś na pewno lepszy od tego ognistego. To już mogę ci przyznać. A! No pierwsze uderzenie udało się jeszcze jakoś sparować. W sensie sparować tutaj, zablokować, nie? Ale już to drugie. No chodź, chodź. A zasięg, a tylko właśnie, teraz mi teoretycznie chyba powinien trafić, nie? Nie to, żebym narzekał, nie? Ale jeżeli mam być uczciwi, no to powinien mnie trafić. W sumie tak jak teraz. Także tutaj trzeba być naprawdę uczciwym, nie? Że tu powinien mnie trafić. Dobra, i znowu kolce. Co ciekawe, te kolce chyba powodują właśnie... Nic nie widzę. Oślepienie. Całkiem ciekawy motyw. Dobra. Aj! No dorwał, no dorwał. Spokojnie, spokojnie, damy mu radę. Aj! Niepotrzebnie puściłem. Ale nie, zobaczcie, ile ma zdrowia. Nie, no to musimy wygrać. To musimy wygrać. Wiecie co, a teraz zaryzykuję. Sparowaniem. I tak mamy jeszcze jedno wyjście z ciała, nie? No tak. To tyle, jeśli chodzi o moje próby, ale... Dobra, mamy jeszcze troszeczkę. No nie. Dobra, trudno. Mamy. Mamy tutaj męczennika. No trudno, nie udało się sparować, ale udało się go pokonać za pierwszym razem. Byłoby bez zgonu, gdybym nie próbował tutaj, wiecie, parowania. Podniósł przebłysk błahości. Mamy, mamy to, udało się. Czy to był łatwy boss? Nie. On był o wiele trudniejszy od tego glisego, ale czy on był jakoś mega trudny? Wydaje mi się, że nie. Chociaż ta pierwsza faza, kiedy on znikał, to powiem wam, i on wówczas, słodko, zobaczcie, on znikał i atakował takim wślizgiem, no to powiem wam, że no, dosyć ciekawe. Wyodrębni gruczą. Kolejny. I to chyba była ta pani. Pierwszy gruczoł był czerwony, teraz mamy gruczoł czerwony i krystaliczny. Zobacz, jak się ciemno zrobiło. Jak lampka. Krystaliczny gruczoł, dobra, sprawdźmy. Zaraz, do użycia to nie, tar to nie. To chyba przebłysk prawdy to nie, błahości. Spękany ślad przebłysku, nawet najlżejszy dotyk powoduje pękanie tego kruchego przebłysku. Jego powierzchnia świeci się i mieni jak lustro, jednak mimo największych starań nie odnajdziesz w nim swego odbicia. No i mamy jeszcze jedno. Krystaliczny gruczoł. Ten gruczoł jest twardy jak kamień i
rozmraża się powoli. Skrystalizowany gruczoł, niemal przezroczysty, odsłania pustkę wypełnioną jedynie jasnym, zimnym światłem. Żarzące się jądro ma dziwny urok, kieruje umysł w stronę pełnych zachwytów wspomnień. No dobra. A swoją drogą ciekawe, bo tutaj w lodowej krainie podobno można było odblokować sobie kusze. A póki co takowej nie mam. Swoją drogą, co tu jest? A, grzybek. No, okej. A sacred gland. Truly your blessed foundling. That gland contains the true nectar, the most precious sacrament. Each drop holds both transcendence and transfigurement. Rare is the soul brave enough to extract such an offering. I'm afraid I'm no longer fit for such work. The rite of extraction requires deeply pious hands. Though perhaps deeply blasphemous hands would do. Dobra, czy możemy coś? Nie możemy. Bo zostało nam tutaj przypomnienie wiedzy oraz, a już wam mówię, nagromadzenie uniesienia. Zabicie wroga ulepszoną ripostą może prowadzić pełne zdecydowanie. No i tak powiedziałam, no... Ulepszymy sobie tą postać, ale to już będzie w następnym odcinku. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, zarówno o tym materiale, jak i o Mortal Shell. No i cóż, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Pamiętajcie o skomentowaniu, o subskrypcji i o zalajkowaniu tego materiału, bo to bardzo pomaga w rozwoju tego niszowego tutaj kanału, tak? No i życzę wam udanego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy mnie oglądacie, także do usłyszenia.